Cześć, tutaj Jagosz z kanału Jagosz Studio. Dzisiaj pokażę wam gitarę czeskiej marki Furch, albo jak niektórzy mówią za granicą, Furch. I możecie wierzyć lub nie, ale gitara, o której mówię, mieści się w tym plecaczku. Zobaczcie sami, o co chodzi. Little Jane, bo tak nazywa się ten model, to podróżna gitara akustyczna, którą jak widzieliście można bez problemu rozłożyć i zmieścić do dołączonego do niej pokrowca. Czyli dla ludzi, którzy szukają czegoś mobilnego właśnie do podróży, będzie to idealna opcja. Większość tej gitary jest wykonana z mahoniu afrykańskiego, tył body i jego boki są właśnie z takiego mahoniu, natomiast top jest wykonany z zachodniego cedru czerwonego. Gryf też wykonany z mahoniu afrykańskiego, ma menzurę 615 mm, radius 15¾ cala i kształt miękkiego V. Podstrunnica natomiast jest wykonana z hebanu, podobnie jak mostek i nakładka na główce. Siodełko jest wykonane ze stopu metalu Monel i znajdziemy też tutaj blokowane klucze, co pomaga na pewno w stabilności trzymania stroju w przypadku gitary, którą rozkładamy na części, drastycznie zmieniając napięcie strun. Fabrycznie mamy tutaj struny Elixira NanoWeb 1253 i gitara jest naprawdę głośna i dźwięczna. Ale dodatkowo możemy też zamontować przystawkę piezo firmy LR Bugs i właśnie taką tutaj znajdziemy, więc bez problemu możemy nagrać tą gitarę w linie. Ja sam nagrałem kilka próbek właśnie wykorzystując zbudowany preamp i użyłem też mikrofonu pojemnościowego, żeby można było porównać te brzmienia. Posłuchajcie sami, jak brzmi ta gitara w różnych zastosowaniach, zarówno w akordowym graniu kostką, w graniu bardziej solowym, jak i finger picking. Podsumowując, jest to naprawdę ciekawy instrument, który nie dość, że jest wygodny do grania, to dobrze brzmi i w pół minuty możemy go złożyć do małego plecaka i pojechać z nim gdziekolwiek, a potem go rozłożyć i on od razu stroi. Sama frajda. Jeżeli zainteresowała was ta gitara, znajdziecie ją oczywiście w sklepach Riff i na stronie internetowej, który macie zlinkowany pod spodem. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.